Siema. Dziś nie o karabinach, ale jest całkiem prawdopodobne, że zaraz po obejrzeniu tego krótkiego filmiku uratujesz komuś życie. Tak, ludzkie życie spoczywa właśnie w twoich rękach. Bez względu na to, czy oglądasz to na monitorze kompa zajadając się kabanoskami, czy srasz z telefonem w ręku, bardzo możliwe, że za chwilę uratujesz komuś życie. Więc słuchaj uważnie. Kilku kolegów nominowało mnie do Hot Sixteen. Jest z tym mały problem. Ja nie umiem rymować i nawet wolę nie wróbować. Zresztą MC Silk w swoim mega kawałku już powiedział właśnie wszystko, co przychodziłoby mi do głowy. Korwin też pozamiatał, a z kolei gdybym miał coś zrobić o karabinach, nie będę się umywał do tego kawałka. To tak na mnie, to mi banie. Na koncercie Więc pozwólcie, że ja wam uszu oszczędzę i zamiast śpiewania, po prostu zaraz uratujemy trochę ludzkich żyć. Możliwe, że posiadasz w swoim domu przedmiot, który w ostatnich latach Polacy kupili w ilości ponad 300 tysięcy sztuk. Zalega w polskich domach. Tym przedmiotem możesz uratować komuś życie. A nawet jeśli akurat ty go nie masz, to statystycznie posiada go któryś z Twoich znajomych na Facebooku. Może nawet robił się z nim fotkę z ostatnich wakacji. Odezwij się do niego i wtedy razem uratujecie komuś życie. Pełnotwarzowa maska do nurkowania z dekatlonu. Są różne modele i kształty, ale wygląda mniej więcej tak. I tak, wiem, że to może brzmieć trochę dziwnie, ale wysłuchaj do końca. Jest pandemia. Medykom od jakiegoś czasu zaczyna brakować podstawowego sprzętu ochronnego. Masek, przyłbic, kombinezonów, ogólnie wszystkiego. Propagandowe Antono wylądują z syfem, politykierzy i ich kolesie obżerają się przy korytach, a ci, którzy rzeczywiście walczą z pandemią na pierwszej linii, coraz częściej nie mają zapewnionej odpowiedniej ochrony. Tu wchodzi ta maska. Bardzo sprytni ludzie w wielu krajach zorientowali się, że można do niej zrobić na drukarkach 3D prosty jednorazowy adapter, który umożliwia zamontowanie wysokiej klasy filtrów, standardowo produkowanych do szpitalnych respiratorów. Z tymi filtrami nie ma Januszowej spekuły, no ale drogo. Przydają się tylko medykom, a nie spanikowanym Januszom i Grażynom. Dwa takie filtry, zamocowane do tej maski, pozwalają na ponad 20 godzin bezpiecznej pracy medyka. Maska jest wielokrotnego użytku, w końcu wodoodporna, hermetyczna, można ją łatwo odkazić, nawet zagotować w wodzie. Jest przy tym ultra lekka, waży jak zrobiona z tektury, bo wykonana ją z cienkiego poliwęglanu. Nie ogranicza widoczności, prawie nie paruje, a krawędź jest zrobiona z tak miękkiego silikonu, że można ją wygodnie nosić przez cały dyżur. Właśnie tu pojawia się akcja Maska dla Medyka. Możesz swoją maskę do nurkowania przekazać medykom. Tak jak Decathlon, który wygrzebał ze swoich magazynów ostatnie kilka tysięcy sztuk i przekazał właśnie na rzecz tej akcji. Możesz ją dostarczyć bezpiecznym paczkomatem, bez żadnej opłaty, bo nawet Impost zdecydował się, że na potrzeby akcji maska dla medyka zrobi to prawie po kosztach, a zbiórka na rzecz akcji ma wielu darczyńców. A może nie masz maski, ale masz drukarkę 3D, też możesz pomóc, robiąc jednorazowe adaptery do filtrów. Albo po prostu możesz dorzucić się do zbiórki na transport. I w której stukane są adaptery wielokrotnego użytku. Już zupełnie seryjnie, w sprzyjającej akcji fabryce. Na wtryskarkach, bo chcący nieść pomoc przedsiębiorcy, pomogli w zorganizowaniu odpowiednich form, maszyn i personelu. To wszystko dzieje się w formie wolontariatu lub po kosztach. Robią to zwykli ludzie, tacy jak ja czy ty, a nie jacyś politykierzy, złodzieje i ich kolesie. Uwierz mi, sytuacja jest znacznie bardziej dramatyczna, niż przedstawia to rządzący nami reżim. Najbardziej dramatyczna jest dla medyków. Ludzi, którzy z narażeniem własnego życia niosą pomoc. Służą nam. A kłamstw telewizyjnych politykierów mają już dość. Chcą po prostu robić swoje bez obaw, że sami mogą umrzeć. Wejdź na stronę Maska dla Medyka, do której link znajdziesz w opisie tego filmiku. Poczytaj sobie. Jeśli masz w domu taką maskę, albo jakiś Twój znajomy mógłby się nią podzielić, zrób to. Uratujesz komuś życie. Medykowi albo pacjentowi. Dodatkowo z mojej strony, każdy przedsiębiorca, który zrobił lub zrobi coś dla tej akcji, a jej organizatorzy wymienią go w poście na swoim oficjalnym profilu, po tej całej pandemii ma ode mnie bezpłatny wyjazd na dowolne taktyczne leżakowanie, by popykać sobie z mojego złotego kałacha. A na moim drugim kanale w najbliższych dniach będę sobie wieczorami streamować gierki z odpowiednimi niespodziankami dla widzów, gromadząc wpłaty właśnie dla akcji Maska dla Medyka. Nara.